Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Staram się Was tutaj mniej więcej ładnie ustawić, aby kadr był dobry i chyba będzie ok. Słuchajcie, przychodzę do Was z vlogiem codziennym. Jak widzicie, nie mam na sobie makijażu, bo będziemy się malować razem. Już dawno tego nie robiłyśmy, więc pora do tego wrócić. Powiem Wam, że brakuje mi właśnie takich posiadówek tutaj przy toaletce z Wami, aby się pomalować i pogadać. Nie mam pojęcia, dokąd nas ta rozmowa zabierze, do jakich krańców różnych tematów, bo mam tyle rzeczy w głowie i tyle się dzieje w tym momencie, że ciężko mi to wszystko poukładać i czuję taki wewnętrzny chaos, ale mam nadzieję, że dzisiaj i jutro nad tym wszystkim uda mi się zapanować, bo mam nie wolno. Słuchajcie, a mam tyle rzeczy do zrobienia i ja muszę to poogarniać, bo czas się kurczy, dlatego, że za chwilę wyjeżdżamy. Tak. I nas tutaj nie będzie. I też wybraliśmy sobie tak fantastyczną datę, słuchajcie. Ja będę się tutaj malować i z Wami gadać. Opowiem Wam troszeczkę, co się dzieje, i pomyślałam w ogóle, że dzisiaj nałożymy sobie podkład. Dawno żadnego podkładu nie było, bo chciałam zdękować ten krem z Miszy Bibi. Ja mam numer 23, bo często mnie pytacie, naprawdę jest rewelacyjny, fantastyczny, uwielbiam i zobaczcie, już taka chudzinka mi została, ale tu na mnie cały czas coś jest i nie, dzisiaj robię sobie przerwę i nakładam podkład z Lancôme Teint Idole Ultra Wear. On jest super, on tak pięknie wygląda, tylko trzeba się pobawić gąbeczką. Ja go nakładam tylko i wyłącznie gąbeczką, nie pędzlem, nie dłońmi, więc zajmuje mi to troszeczkę więcej czasu. Kolor 245C, oczywiście podlinkuję Wam go na dole, postaram się. Ja go muszę troszeczkę tutaj, o, już dawno go nie używałam, więc wstrząsnę, nakładam sobie na dłoń. On jest taki, widzicie, taki delikatnie lejący. Jeden z moich ulubionych podkładów, chociaż nie ukrywam, mam ochotę, ale bym się zrobiła. Najpierw baza, słuchajcie, dobrze, że spojrzałam. No tak to jest, jak nagrywam i mam gadać i się malować, to troszeczkę się rozkojarzam, ale wrócę do formy, mam taką nadzieję. Benefit porefessional i ta baza również mi się kończy. W ogóle mam wrażenie, że dużo rzeczy mi się kończy, dużo rzeczy dękuję w tym momencie. Więc tak, wyciskam reszteczkę i możliwe, że w tym vlogu zadam Wam milion pytań, więc fajnie by było, jakbyście chociaż na jedno mi odpowiedziały. Uwielbiam tę bazę i zdękowałam niedawno jedno opakowanie, teraz dękuję drugie, bo nie wiem dlaczego miałam dwa otwarte i uparłam się. Dlatego jedno już jest w dęku, a drugie już za chwilę również będzie i tak się zastanawiam, czy wrócić do tej bazy, czy kupić coś innego, bo z jednej strony bym chciała, ale z drugiej strony to jest mój ulubieniec, który fajnie się sprawdza i tak nie mam pojęcia, co mi się tutaj stało, ale będziemy to przykrywać za chwilę. No i tutaj też mi coś powyskakiwało, więc moja cera lubi płatać mi figle, bo niestety, albo istety, no była piękna w pewnym momencie i teraz znowu coś się zadziało, a to dużo w pielęgnacji, w diecie, chociaż mi się troszkę pozmieniało. Może to dlatego właśnie mi wyskoczyło, bo na chwilę, dosłownie na 4 dni, no jak teraz byliśmy w pracy, to troszeczkę odeszłam od swoich meal prepów i to był błąd. I o diecie sobie również chyba dzisiaj pogadamy. O, dobra. Baza nałożona, więc moi drodzy, nakładam podkład i w ogóle jakbyście chciały mi polecić jakąś fajną bazę pod makijaż, to feel free, bo wydaje mi się, że będę kupować coś nowego i nie wiem, czy wrócić właśnie do Perfresh, ale ta gąbka, zobaczcie jak ona fajnie tutaj się powiększyła, no idealnie mi się nią nakładam. Dobra, Magda, montująca tego vloga, pamiętaj, dorzuć do koszyka gąbkę z Glam Shopu, Glam Sponge, bo potrzebujesz ją u siebie w domu, potrzebujesz ją w życiu, ona jest przefantastyczna, no o wiele lepsza niż Beauty Blender, nie miałam w życiu lepszej gąbeczki do nakładania makijażu i nawet nie szukam, bo to jest mój ideał, ona no pięknie rozprowadza ten podkład po całej twarzy, nie jest za mocna, wiecie, ona jest taka delikatna, jak przykładacie, to nie czujecie, że obijacie sobie czymś twarz, no. Także, moi drodzy, wracając, jeśli macie jakąś fajną bazę do polecenia, to zapraszam do komentarzy. Komentarze, w ogóle sekcja komentarzy są dzisiaj dla Was i bardzo zachęcam do zostawienia jakiegoś śladu po sobie, bo tak jak mówię, będę miała 1000 milion pytań i fajnie by było z Wami pogadać, bo też się zastanawiam nad wieloma rzeczami, między innymi nad zmianą podkładu, również nad wypróbowaniem czegoś nowego, bo mam ogromną ochotę na testy. I dzisiaj gdzieś mi wyskoczył podkład z Clarence, o którym już myślałam jakiś czas temu, Skin Illusion, i cały czas się zastanawiam, czy może po niego nie sięgnąć, bo to podobno jest efekt drugiej skóry, takiej ładniejszej, rozświetlonej, i tak mnie korci, więc jeśli miałyście tam ten podkład, to dajcie mi znać, a jeśli macie coś takiego fantastycznego, jakieś ogromne odkrycie, to też napiszcie, jaki to jest podkład, chociaż ostatnio Was w Denku pytałam i porobiłam sobie screenshoty, więc może skorzystam z jakiegoś innego polecenia, a może miałyście coś teraz, odkryłyście i chciałybyście się tym podzielić, więc moi drodzy, zapraszam. No i tak jak Wam mówiłam, dzisiaj nakładam podkład, coś innego, dawno podkładu nie miałam i ten podkład też jest przepiękny, mam jeden w zapasie, więc o to się nie martwię, ale fajnie tak sobie czasami zmieniać tę formułę, zmieniać ten efekt na twarzy, zobaczyć, co tam się dzieje w świecie kosmetycznym, a jak widzę, ile tych nowych produktów wychodzi, to czasami czuję się przytłoczona i nie kupuję nic innego i wracam cały czas do tych sprawdzonych kosmetyków, bo boję się, że po prostu się rozczaruję, więc tak. Dobra, podkład nałożony i jedziemy dalej. Muszę sobie wyjąć wszystkie kosmetyki z toaletki. Na razie postanowiłam, że toaletkę zostawiam. Może przy okazji naszych porządków, jeśli wydarzą się na wiosnę. Na razie o żadnych porządkach w ogóle nie myślę. Cieszę się tym, co się wydarzyło, bo powiem Wam, że czasami chodzę po domu. Słuchajcie, i otwieram. To będzie długi vlog. Zróbcie sobie kawkę. I albo herbatkę. I otwieram szafki w domu, żeby tak napawać się tym piękną, tą organizacją, tymi porządkami. I ja nawet nie sądziłam, jak bardzo te porządki były mi potrzebne, słuchajcie. Ja czuję się tak dobrze w naszym domu w tym momencie i tak przyjemnie mi się gotuje i tak dobrze mi się funkcjonuje w tych czterech ścianach i odpoczywa, i pracuje, i czuję się bardziej kreatywna i więcej mi się chce. No polecam takie porządki, chociaż raz w roku odgracić się porządnie, bo myślę, że warto. I nie wiem, czy będziemy nakładać dzisiaj jakieś cienie, czy nie, ale wyjmę sobie moją bazę i jeszcze się nad tym zastanowimy. Zobaczymy. Dobra. Mamy podkład, teraz korektor. Korektor to jest Estée Lauder Double Wear i on jest piękny, ale nie w połączeniu z kremem BB, tylko jak nakładam podkład, to również wtedy nakładam ten korektor, a jak nie nakładam podkładu, to nakładam krem BB i nakładam korektor z Catrice, który swoją drogą mi się kończy i muszę kupić kolejne opakowanie, szukam pędzelka i też ostatnio Wam mówiłam o pędzelkach i pędzelki na pewno wymieniam. Już postanowiłam, więc muszę je zamówić i mam dzisiaj ogromną listę rzeczy do zrobienia i takich rzeczy, które niestety nie są dla mnie rutynowe, więc myślę, że może mi się troszkę zejść z tym wszystkim. Dlatego też pomyślałam, że teraz do Was przyjdę, pogadamy sobie, porozmawiamy i fajnie spędzimy te kilkanaście minut malując się, więc może Wy też wykonujecie makijaż, może jecie śniadanko. Życzę smacznego, oczywiście smacznej kawusi, moi drodzy. Dajcie znać, co teraz robicie. A ja tutaj będę się ogarniać, bo chciałabym też nagrać film. I tak jak Wam mówię, mam masę rzeczy do zrobienia, dlatego że za chwilę wyjeżdżamy, a czas niestety się kurczy, a muszę być przygotowana do tego wyjazdu, bo też genialną datę sobie wybraliśmy tuż przed końcem listopada, a wiecie, za chwilę zaczyna się grudzień, okres przedświąteczny, może vlogmas, zobaczymy. Możecie mi napisać, czy chciałybyście vlogmas, czy też nie, na moim kanale, a jeśli tak, to w jakiej formie, czy jedziemy 24 filmy w 24 dni, czy jednak wolelibyście formę co drugi dzień, albo raz na tydzień, chociaż ja lubię, jak codziennie się spotykamy i kurczę, ciężko mi odpuścić vlogmas, więc zobaczymy, jeszcze debatuję, jeszcze się zastanawiam, no, także to, ale z czym przede wszystkim do Was przychodzę, słuchajcie, dzisiaj rano tak mnie naszło, że sprawdzę, ile ważę. Tak z ciekawości, bo Maciej wyjął wagę, Maciej waży się co jakiś czas, sprawdzę, jak to wygląda, bo chcę trochę zrzucić, więc okej. A ja nie ważę się, nie mierzę już od dłuższego czasu i jak wiecie, u mnie te moje treningi kuleją bardzo i to widać i ja też się z tym bardzo źle czuję, że od pół roku to tak mam takie zrywy, ale nic konkretnego z tego nie wychodzi. Brakuje mi takiej konsekwencji, brakuje mi samodyscypliny i ja wiem, ja się staram, ja wiem i staram się właśnie wszystko doprowadzić do porządku, bo ja mam problem z 3 rzeczami, słuchajcie. I ja Wam się przyznam tutaj, co u mnie kuleje najbardziej, bo może ktoś ma również z tym problem, a widzi na YouTubach, czy gdzieś w filmach, że czyjeś życie jest idealne i cały czas wszystko idzie jak z płatka i w ogóle co sobie ta osoba postanowi, to wychodzi. No tak nie jest. Ja na przykład mam problem z tym, żeby sobie wyregulować sen i spać tyle, ile spać powinnam, bo no nie oszukujmy się, pracuję do późna, tak nad swoimi rzeczami i stałam się nocnym markiem, w ogóle w życiu bym do tego, no nawet by mi to przez myśl nie przeszło, że ja będę w nocy siedzieć i coś robić, bo ja zawsze, wiecie, jak wracałam z pracy, to miałam już luz, potem tylko ogarnianko, kąpanko, jedzonko i spać, a teraz wracam z pracy już od kilku lat, jest tak, i ja robię, dłubię, coś ogarniam i mi to przynosi ogromną satysfakcję, ale cierpi przez to mój sen, więc chciałabym to jakoś wyregulować, tym bardziej, że ostatnio było to wyzwanie, przepraszam, aż się zacięłam, było to wyzwanie, puder Estée Lauder, nie, puder to jest Laura Mercier, cały czas już się boję, że będzie mi się kończyć, bo uwielbiam ten puder, więc polecam wam serdecznie. No i nie spałam za dobrze, bo dużo było montowania, więc fajnie by było, aby nad tym popracować. Druga rzecz, która u mnie kuleje, to moje poranki. No i jest mi mega przykro, bo chciałabym wrócić do niektórych rzeczy, chciałabym popracować nad tą poranną rutyną i wiem, że taki czas przyjdzie, że będę chciała to zmienić. I jeśli wy macie swoją taką poranną rutynę, to dajcie mi znać, jak ona wygląda. I czy też macie takie dni, kiedy po prostu się śpieszycie, wstajecie, ogarniacie się szybko, jecie śniadanie. Dlatego u mnie też nie pojawiają się przebitki zazwyczaj w vlogach po pracy rano, bo ja robię wszystko na wariackich papierach. I chciałabym to zmienić. Chciałam, żeby wyglądało to lepiej, więc będę nad tym pracować. I może jak powiem to głośno, to rzeczywiście to się wydarzy i tak sobie afirmuję, że chciałabym, aby te poranki wyglądały lepiej i mam plan, więc zobaczymy. A trzecia rzecz, jaka kuleje u mnie, poczekajcie, bo to był sen, poranki, no i treningi. To są te trzy rzeczy. No. I mówię o tym głośno. Więc wracając do tego, jak Marcin dzisiaj, widzicie, jak będę tutaj odchodzić od tematu. Marcin się dzisiaj ważył, ja też powiedziałam, dobra, to się zważy, zobaczę ile waży, tak z ciekawości, bo zauważyłam, słuchajcie, że niektóre rzeczy troszeczkę jakby na mnie wisiały i to było bardzo dziwne, bo ja, jak wiecie, mam zrywy treningowe, ale nie trenuję jakoś super mocno. Okej, jestem aktywna w ciągu dnia, wiecie, ja dużo spaceruję, wybieram raczej schody, tego typu rzeczy. Jeśli mogę postawić na coś lepszego dla mnie, dla mojego samopoczucia, że gdzieś tam się poruszam i tak dalej, no to ja to wybiorę. Jestem tego typu człowiekiem, ale raczej nie cisnęłam się przez ostatni czas, też nie patrzyłam za bardzo na dietę, chociaż muszę przyznać, że ograniczyłam ilość zjadanych rzeczy i bardzo ograniczyłam słodycze. Nawet wam o tym nie mówiłam i jakoś to wyszło bardzo naturalnie, że przestałam jeść cukier, jakieś ciasteczka, cukiereczki, chipsiki, chociaż chipsów to nie wiem już od lat, frytki, to wszystko odstawiłam. Na ciosy nie słodzę też mojej kawy od ponad roku. Jedynym wyjątkiem jest nasza tradycja poniedziałkowa w pracy, tak zwany Starbucks Monday, o tym wam nigdy nie mówiłam, ale mamy coś takiego już od kilku lat w sumie, że w poniedziałki ktoś z naszej ekipy stawia kawę. I to się nazywa Starbucks Monday, no i w końcu jak jest na Starbucks Monday, no to wtedy ja sobie pozwalam na to pumpkin spice, to jest taka celebracja poniedziałku, wchodzimy w nowy tydzień, wiecie. A teraz jest jeszcze eggnog latte i eggnog jest przepyszny, to jest moja ulubiona kawa w Starbucksie, więc ja wam polecam, tylko spróbujcie sobie, jak będziecie w Starbucksie, to spróbujcie sobie mieszanki Blonde Roast. Ja nie piję z klasyczną mieszanką kawy w Starbucksie, tylko na blondzie i ta kawa jest o niebo lepsza, więc serdecznie wam polecam, bo ta mieszanka jest rewelacyjna. No i prawie brwi, moi drodzy, mamy zrobione, więc ja troszeczkę zmieniłam te swoje nawyki żywieniowe, obcięłam porcje, nie jem takich rzeczy, które nie dodają mi energii, które są otoczone cukrem, czekoladą i tak dalej. I jeszcze drugi wyjątek jest taki, że pozwalam sobie na ciasta domowe, takie, które ja zrobię, bo zazwyczaj ja zauważyłam, że piekę w domu. Maciej czasami zrobi wrok czekoladowy czy coś takiego, ale Maciej musi mieć bardziej wenę, a ja lubię mieć na weekend jakieś ciasto. Chociaż przy naszym wyzwaniu to zdarzało się rzadko, nie oszukujmy się, nie miałam tyle czasu. Dobra, nie będę dzisiaj nakładać cieni, bo za długo to będzie trwało. Więc tak, i weszłam dzisiaj na wagę i słuchajcie, ja schudłam 3 kilo. I byłam w szoku, bo jeszcze, nie wiem, ważyłam się może 4 miesiące temu, coś takiego. I ja miałam taką swoją stałą wagę przez lata. Raz przed pandemią było coś takiego, Dosłownie to był miesiąc przed pandemią, że ja się ważyłam i ja ważyłam wtedy najwięcej w swoim życiu i mówię, nie, nie, Magda, ty się za siebie zabierasz, ty musisz się ogarnąć, ty musisz zacząć ćwiczyć i wtedy miałam fazę, nie wiem, czy ktoś ze mną od tamtego czasu jest, że ja ćwiczyłam codziennie, jak się zaczęła pandemia, jak się zaczął lockdown i nie trzeba było wychodzić do pracy, tracić tego czasu na dojazdy i tak dalej, to ja wyjmowałam watę i ten czas, który bym poświęciła na dojazd, na przejazd i tego typu rzeczy. Ja wyjmowałam matę i ćwiczyłam, pamiętam wtedy było wyzwanie z Moniką Kołakowską, bardzo fajne, takie 30-dniowe, potem ono chyba się przedłużyło i ja dzień w dzień ćwiczyłam. Ja miałam tak pięknie tą rutynę wypracowaną, treningową, ja byłam z siebie tak dumna. Na Instagramie wam wstawiałam różne relacje, że ćwiczę, że trenuję, że daję radę. Ja się wtedy najlepiej czułam, miałam najlepszą kondycję w życiu, ale nie schudłam tyle, bo nie obcięłam kalorii i jeśli ktoś chce schudnąć, no to deficyt kaloryczny to jest must have, moi drodzy. I od momentu, kiedy zaczęłam stosować te diety od Michała Kota, ja je wam polecam, naprawdę, z ręką na sercu, no nałożyłam sobie balsam na zęby, z ręką na sercu polecam wam te diety Michała, ja je biorę w ciemno, bo one są rewelacyjne i teraz mam tę dietę pudełkową, która jest fantastyczna i mi się wydaje, że z diety na dietę Michał robi te diety coraz lepsze, coraz łatwiejsze, szybsze w przygotowaniu, takie, które można sobie odgrzać później, które można ze sobą zabrać do pracy. Okej, koszt tego przygotowania jest troszeczkę wyższy niż takich moich standardowych obiadów, bo czasami te składniki są droższe, ale wydaje mi się, że ja wkładam do swojego ciała coś bardziej wartościowego, tam jest nacisk na białko, co mi się bardzo podoba, jest redukcja węglowodanów, a ja wiem, jak moje ciało reaguje na węglowodany, jaka ja jestem potem śpiąca, jak ja się potem źle ze sobą czuję, jaka ja jestem zmęczona, więc moi drodzy, ja naprawdę chyba, to jest moje największe odkrycie w tym roku i nie mogę wam bardziej czegokolwiek polecić niż tych diet i wiem, że są osoby, które kupiły je, o kurczę, gadanie i malowanie rzęs to nie jest moja bajka. Jedyny problem, jaki mam ostatnio ze swoim makijażem, to jest właśnie makijaż górnych rzęs, bo sporo mi wypadło i nie wiem, o co chodzi, ale mam nadzieję, że odrosną. No ale wracając, no te diety, rewelacja, niektóre z was kupiły je po moich poleceniach i wiem, że jesteście zadowolone, więc dajcie znać, jeśli kupiłyście, a jeszcze do mnie nie napisałyście, co myślicie. I ja wam polecam przede wszystkim te ostatnie diety, bo te pierwsze również mam, one są fajne, ale przygotowanie zajmuje troszkę więcej czasu i trzeba się nagimnastykować i w tej kuchni spędzić tę godzinkę na przykład, żeby coś przygotować, a no, ale mi to brzydko wyszło, proszę. Dobra, o tyle, że mam ten grzebyk z Inglota. Zaraz będziemy to ogarniać. No nawet tuż z Lancôme ostatnio nie daje rady, aby te rzęsy wyglądały pięknie, masakra. No to dieta pudełkowa to jest no coś pięknego. Dieta wysokobiałkowa numer 2 również jest bardzo fajna, wysokobiałkowa numer 1 też jest bardzo dobra i wiecie, co dla mnie jest takim wskaźnikiem tego, aby wiedzieć, że ta dieta jest tak rewelacyjna? To, że Marcin mi podkrada te przepisy. Naprawdę, bo jak ja widzę, że Marcin zaczyna gotować na przykład, bo powiedzmy, że ja odkrywam jakiś przepis, coś mi się spodobał. Ja też nie gotuję tak, jak Michał tam teoretycznie zaleca, czyli nie robię zakupów na tydzień, nie gotuję w poniedziałek, śniadanie takie, obiad taki, kolacja taka. Może kiedyś się przełamię i zrobię sobie taki eksperyment, ale zazwyczaj przeglądam te diety i sobie robię screenshoty tych przepisów, które najbardziej mi się podobają i wtedy sobie eksperymentuję i na śniadanie na przykład robię coś z poniedziałku, na obiad robię coś z piątku, a na kolację robię coś z diety wysokobiałkowej zamiast tej pudełkowej. Tak sobie to mieszam, wiecie, mix and match. Tak jak mi pasuje, tak jak mi najbardziej smakuje i jak mi najbardziej odpowiada i według mnie to jest ekstra. Taka wolność wyboru i to, że ten wybór naprawdę jest ogromny i tam są przepisy na słodko i na słono i ja też wybieram te diety, które mają 2000 kalorii, bo mój podaż kaloryczny w ciągu dnia jest ponad chyba 2000, ja jestem wysoka, mam 1,76 m, więc ten metabolizm też jest troszeczkę, ja mogę więcej przyjąć i mam wrażenie, że mój metabolizm jest dość szybki, ja szybko spalam. No, więc tak, wyznacznikiem tego, że wiem, że te diety są dobre, jest to, że Marcin zaczyna z nich gotować i jeśli zobaczy jakieś śniadanie, które ja przygotowuję, to potem mnie podpytuje, a jak ty to robisz? A jakie składniki używasz? Weź mi wyślij ten screen. I potem na drugi dzień, jak Marcin robi śniadanie, patrzę, a na przykład on robi ten omlet, albo robi tego tosta, albo robi tę kanapkę, albo ten obiad, wiecie. I ja wtedy wiem, że aha, to się sprawdziło, to jest naprawdę dobre, więc z każdych tych diet, nie mówię, że każdy przepis jest rewelacyjny, no bo tak nie jest, nie każdy mi przypadnie do gustu, ale z każdej diety jestem w stanie wyłuskać te kilka, kilka, jak nie kilkanaście nawet dań, które wprowadzam na stałe do swojej diety, a potem sobie je troszeczkę zmieniam i też mi to pokazuje, bo ja jestem osobą, niestety, ubolewam na tym bardzo, która nie gotuje intuicji, nie bardzo bym chciała i mam nadzieję, że w pewnym momencie do tego dojdę, że jak otworzę lodówkę, to będę miała 1000 pomysłów na to, co mogę z tych rzeczy przygotować. Jeszcze nie doszło do tego etapu, ale wiecie, wszystko jest przede mną, nie zamykam się na to i staram się tak ogarniać, co ze sobą łączyć, aby to dobrze smakowało. Możecie mi napisać, co wy o tym myślicie, jak to u was wygląda. I tak, od momentu, kiedy zaczęłam stosować te diety, kiedy zaczęłam stosować meal prepy, kiedy bardziej przykładam się do tego, co jem i na przykład jak ktoś mnie częstuje jakąś czekoladką czy coś, mówię nie, bo ja bardzo rzadko jem kiedykolwiek, cokolwiek, co ktoś przyniesie do pracy na przykład i mówi, tak, poczęstuj się, masz, a ja, nie, dzięki. Ale wiecie, nie mówię tego, o nie, to jest, nie, to nie dla mnie, nie, po prostu oni już wiedzą, że czasami też mówią, a ty tego nie jesz, nie, ja tego nie jem, ja nie chcę się faszerować cukrem, ja się lepiej czuję, miałam zjazd, kiedy odstawiłam cukier, tak, miałam taki tydzień, 2 tygodnie, kiedy czułam się naprawdę słabo i tak wiecie, aż mi się kręciło w głowie, mówię, co się dzieje, a to był właśnie efekt odstawienia, więc odstawienia, jak to brzmi, ale tak, tak właśnie było, więc moi drodzy, jeszcze mam taki jeden eksperyment, taki teścik, mam takie spodnie w szafie, które są piękne, ale niestety zawsze były na mnie za małe, chyba 3 razy je miałam na sobie i za każdym razem, kiedy je miałam na sobie, to zawsze dostawałam komplement, o, of course. Skąd ty masz takie spodnie i w ogóle ty przecież z dziurami, bo jak to może kojarzycie gdzieś tam na zdjęciach, że mam takie spodnie, które mają w kolanach takie dziury. Ja ogólnie nie jestem fanką takich spodni, ale te są rewelacyjne i bardzo mi się podobają, więc mam zamiar je przymierzyć i zobaczyć, czy się w nie wcisnę. A jeśli tak, no to byłoby super. Więc moi drodzy, jeśli chodzi o te wszystkie diety restrykcyjne i tak dalej, ja wam powiem tak, moja rada jest po pierwsze taka, żeby robić swoje i dać się ponieść procesowi, bo czym wolniej schudniecie, tym dłużej ten efekt się utrzyma. To jest moja taka pierwsza obserwacja i naprawdę to tak jest, bo ja chudłam te moje 3 kg, kocham tę migiełkę, już mi się kończy, ja chudłam te moje 3 kg przez kilka miesięcy. Nawet nie wiem jak długo, ale jak dzisiaj rano się zważyłam, to byłam naprawdę w szoku, że to się tak zmieniło, bo ja zauważyłam po swojej sylwetce, moja sylwetka się zmieniła i coś w tym jest, że 70% takiego wyglądu swojego robi się w kuchni, a 30% no to ćwiczenia. I ja wiem, że jakbym dorzuciła teraz ćwiczenia do całości, to jeszcze wszystko by się fajnie tak ujędrniło, podniosło i wyglądało jeszcze ładniej, więc ja bardzo chcę wrócić do ćwiczeń. Ale tutaj nie chodzi przede wszystkim o wygląd, chodzi o to, aby czuć się ze sobą lepiej. Ja wiem, ile miałam wtedy energii i jaki to był wyrzut dla mnie endorfin, jak ja się dobrze czułam, zwłaszcza po bieganiu, więc cały czas w głowie mam to, że chcę wrócić do treningów. Tylko pozdrawiam z tego miejsca Martę, bo Marta z Instagrama cały czas mi pisze, że wzięła udział w wyzwaniu Marty Codziennie Fit, ona codziennie ćwiczy i w ogóle wow, ja podziwiam, bo ma dzieci i cały czas znajduje czas na to wszystko, a ja, zobaczcie, no staram się, a kurczę, jakoś mi nie po drodze z tymi treningami, więc może powinnam sobie jakieś wyzwanie na grudzień rzucić i z poranną rutyną chociaż, żeby wrócić do jogi, żeby od czegoś zacząć, tak się zastanawiam. Ktoś jest ze mną? Dajcie znać. No więc tak to u mnie wygląda, dieta pudełkowa jest super, bo tam są przepisy, takie, które zrobicie, możecie sobie zapakować do pracy, zrobić na 2 dni, odgrzać w pracy, nie ma żadnego problemu, no naprawdę rewelacja. No, polecam. Polecam diety Michała, ja je odkryłam jakoś w marcu w tym roku i się zachwyciłam i już mam kilka i tylko sobie przeglądam, korzystam. I to jest chwila, moment, aby zrobić coś, co będzie zdrowe, co będzie smaczne, co będzie wyglądać dobrze, co będzie miało na przykład orzechy. Ja chciałam dorzucić orzechy do swojej diety, a niestety zawsze jakoś tak mi się to nie zgrywało z moimi posiłkami, a tutaj jest tyle różnych ciekawych, smacznych składników, że ja jestem podekscytowana na każde jedno gotowanie. Wiecie, że ja lubię pichcić, ja lubię eksperymentować sobie w kuchni, coś tam gotować, coś tam nowego testować. Jak w makijażu jestem taka stała bardzo w uczuciach i cały czas korzystam praktycznie z tych samych produktów, tak w kuchni U mnie rzadko się zdarza, żebym robiła obiad przez miesiąc cały czas ten sam. Śniadania, ok, tutaj staramy się rozwijać na tym polu, bo śniadania też kuleją, ale obiady, lunche, kolacje, to dla mnie taki, wiecie, taki, ja chcę coś nowego, ja chcę coś spróbować, ja lubię w ogóle jeść. Więc jeśli to jest jeszcze dobrze podane, no to dla mnie to jest wielka przyjemność. No, to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie dla siebie. I że ta pogadanka wam się podobała, dajcie znać, czy mamy się spotykać tutaj częściej, wcześniej też by było fajnie, ale częściej przy takich właśnie wspólnych makijażach i takich życiowych sprawach i pogadankach. W ogóle chciałam poruszyć i kilka innych tematów, no ale może następnym razem. I na pewno o czymś zapomniałam, ale widzicie, pomalowałam się z wami i nawet tak poszło gładko i dość szybko, nawet nakładając, wiecie, ten cały podkład przez 5 minut. No, więc ja to chowam. Jeśli byście... Rozświetlacz? Mam użyłam rozświetlacz. Chyba nakładałam rozświetlacz. Nie zrobiłam to w ogóle automatycznie, na automacie. Cały czas kuki. I w ogóle jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, bo wy mi polecacie ten róż... Nie, bronzer. Bo jak widzicie, bronzera tutaj nie było. A wy mi polecacie bronzer dla początkujących z Rare Beauty. I on się nazywa... Ja sobie oczywiście to zapisałam. On się nazywa... To jest Rare Beauty w sticku. Odcień Happy Soul. I podobno on jest najlepszy dla początkujących, blenduje się bardzo dobrze, więc się zastanawiam, czy go nie kupić i nie dać jeszcze jednej ostatniej szansy temu produktowi, bo fajnie by było wykonturować jeszcze tę buzię. Fajnie by było też nałożyć jakieś cienie, no ale dobra, dzisiaj nie mam na to czasu. Dzisiaj jest dużo rzeczy do zrobienia, potem wam powiem, co mniej więcej tak robię, co ogarniam, dużo rzeczy komputerowych, więc nie chcę was też zanudzać. Zrobię sobie pewnie herbatkę, kawkę i wiecie, i będę działać. Taki jest plan. No, trzymajcie za mnie kciuki, życzcie mi powodzenia, dajcie mi znać, czy ten Rare Beauty bronzer jest fajny, czy powinniśmy go przetestować, no i czy Clarence Skin Illusion jest dobry, czy może jakiś inny podkład, bo ten podkład z Lancôme jest super, ale nie ukrywam, że fajnie było mi coś takiego innego, co robi inny efekt na twarzy. I jak miała ochotę na to albo na tamto, to wtedy bym sięgała albo po to, albo po tamto. Dobrze, a wiecie co? Na koniec wam jeszcze pokażę, jak moje włosy wyglądają, bo też się zastanawiam, czy nagrywać ten makijaż razem, czy przyjść tutaj pogadać, bo moje włosy są nieogarnięte, one są po myciu, niewyprostowane i zobaczcie, moje włosy bez prostownicy wyglądają tak. No... Ni to się kręci, ni to się faluje, nie jest to proste, dramat i postanowiłam, że kupuję prostownicę, bo ta prostownica, którą mam teraz z GHD, niestety ciągnie moje włosy i to nie jest fajne. Dobra, moi drodzy, nie zanudzam was, życzę wam dobrego dnia i widzimy się później. Ja tutaj się przebieram, prostuję włosy, ogarniam życie i przychodzę do was później, jeszcze się na pewno będę odzywać w ciągu dnia. No, fajnie było tak z wami tutaj pogadać, wiecie, sorry, piszczę, ale jestem podekscytowana, więc super. No, jeszcze coś na usta, jakiś kolor, pewnie błyszczyk od Maxi, bo jest naprawdę fajny. Myję gąbkę i działam, bo nie ma co tracić czasu, więc do zobaczenia, do potem. Chciałam tylko dopowiedzieć do swojego wywodu wcześniej odnośnie diety, chudnięcia i tego, jak to u mnie teraz wygląda, to, że po pierwsze to był proces, po drugie ja zmniejszyłam porcję tego, co jem i nie dopychałam się, czyli jak miałam coś nałożone na talerz, to nie znaczyło, że ja to wszystko muszę zjeść. Ja mam prawo zostawić, mam prawo nie dojeść, jak czuję, że już mam dość, to kończę jedzenie. A kiedyś tak nie miałam. I Teraz zobaczycie, że piękny kawałek ciasta sobie ukroiłam. I to jest właśnie clou tego wszystkiego. Ja sobie nie odmawiam, tylko nie przesadzam. Jak mam na coś ochotę, to ja to zjem, ale to nie wygląda tak, że jem coś słodkiego codziennie, tak jak to było kiedyś. Wiecie? I to jest bardzo ciekawe, jak to się u mnie pozmieniało. I tak, w dużej mierze zawdzięczam to tym dietom, zmianą swojej głowy i moje podejście się zmieniło, ale też jest tak, że ja nigdy nie miałam, tak mi się wydaje, jakiegoś problemu z jedzeniem albo z relacją z jedzeniem. No nie wiem, no także, i u mnie jest też coś takiego, że ja mam taką zasadę, że jem to, co przygotuję w większości przypadków. Czyli jem coś słodkiego, typu takie ciasto, ale sama muszę je zrobić. I to jest bardzo dobre. Jeśli właśnie macie problem z podjadaniem, ze słodyczami i tak dalej, to spróbujcie sobie coś takiego wprowadzić, bo czasami wam się nie będzie chciało coś, czegokolwiek zrobić, jakiegoś słodkiego deseru i odpuścicie. A czasami jak macie ochotę, no to będziecie musiały chwilę pozać w kuchni i to przy sobie przygotować. A wiecie, wtedy też palicie kalorii, więc tak. A jeszcze jedna rzecz, jak się coś gotuje i coś się przygotowuje, to wtedy człowiek ma mniejszą ochotę na to, aby coś zjeść. Sprawdzone, z autopsji, znam to. Jak ja coś gotuję, robię jakiś obiad czy coś, to jakoś mniej mi się chce jeść niż jak Maciej na przykład gotuje i czuję te piękne zapachy wydobywające się z kuchni. Wtedy czuję, że chcę zjeść. No, to tyle ode mnie. Idę. W ogóle widzicie, jaką mam piękną bluzę? Tę czerwoną z H&M, bo stwierdziłam, że muszę założyć jakiś kolor taki energetyczny, który mnie pobudzi i bardzo mnie pobudził. Wrzuciłam sobie fajną playlistę, taką muzykę energetyczną, żeby jeszcze bardziej mnie dobudziła. Kilka rzeczy już udało mi się zrobić. Też wyprostowałam włosy, jak widzicie. Powiem wam, że ten podkład, spojrzałam w lustro na siebie, na górze jeszcze i tam jest ładniejsze światło. I mówię, kurczę, ten podkład naprawdę ładnie wygląda, więc chyba wrócę do podkładów. A kaweczka jest w pięknym kubku, on jest z Dunelmu, moi drodzy. Ma ładny przekaz, roślinki i afirmuje powrót do jogowania, jak widzicie. No, sprawdźmy kawkę? Jest moc. Także teraz kierunek biuro. Teraz uwaga, mówię ja. Klaps. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie przywitaj się. Cześć. Dzisiaj. Cześć i czołem. Mistrz kamery za sterami. Śmieszne, że dwoma rękoma musisz trzymać ten mały statyw. No to jest, zobacz jakie ujęcia będą teraz. No dobra, żartuję. O, zobacz jak teraz to wygląda. Elegancko. Teraz to tak. Tak, odgrzałam, wstawiłam do piekarnika na 30 minut. A weź go tak potem. No nie jest jakoś super taki gęsty, no tak, ale to była woda wczoraj. No to była woda wczoraj, no już, teraz już jest lepiej. Mama powiedziała, żeby zlać, a ja mówię, nie zlewam. Nie zlewaj tego. Nie zlewam tego, ja nigdy nic nie olewam. Więc zadziałało, jemy. I muszę tą żarówkę wymienić. Wiem. A mam żarówkę, mam na biurku. Słuchaj, to wygląda jakby były jakieś paranormalne tutaj zjawiska, zaraz miałyby się zadziać, wiesz, jakby mnie to stresowało. Jezu, nie cierpię takich rzeczy. Dobrze, to jest soczek, jest obiadek, życzę smacznego, przerwa. Likewise. Od pracy. I ciasteczko potem możesz sobie zjeść. Możesz sobie zjeść, pozwalam ci. Dziękuję. Możesz nawet dwa. Tak. Nawet jakby się uczył, spoko. A potem możesz pozmywać też. Na to się nie umawialiśmy. Nie umawialiśmy się. Chyba trzeba zmywarkę znowu naprawić. Nie, trzeba naprawić. Nie no, dobra. Dobrze. Smacznego. Smacznego. Mam bardzo dziwne pytanie, bo zastanawiam się, jak wy gotujecie jajka na twardo. Ja zawsze wkładam je do już zagotowanej wody i wtedy nastawiam minutnik tam na 8-10 minut. I dzisiaj zrobiłam troszeczkę inaczej, bo jeszcze posoliłam tę wodę i słuchajcie, skorupka tak dobrze schodziła jak nigdy wcześniej. Ostatnio miałam ogromny z tym problem. Za każdym razem, kiedy gotowałam jajka, to połowę jajka musiałam wyrzucić, bo ta skorupka nie chciała odejść. A dzisiaj z odrobiną soli, nie wiem, czy te jajka były inne, czy ta sól pomogła, ale schodziło jak marzenie. W ogóle ostatnio z Marcinem o tym rozmawiałam. Marcin tak na mnie patrzy, bo gotowałam przy nim te jajka i on tak patrzy, a ty wkładasz to już do gorącej wody. Ja mówię, tak, ja zawsze wkładam do gotującej się wody jajka, które są, powiedzmy, że zimne, ale... O zawsze tak robi. I moja mama też tak zawsze, zawsze robi. A on mówi, nie, tak się nie robi, wkłada się do zimnej wody i potem się gotuje wodę razem z jajkami. Mi się to nie zgadza. Ja tak nie robię. Ale zrobiłam sobie kolację. Chciałam się pochwalić, bo to jest właśnie kolacja z tej diety, o której wam wcześniej mówiłam, z e-booka Michała. Dieta pudełkowa. Tak. I wygląda to tak, miska dobroci, naturalny jogurt, mamy tutaj czekoladę, mamy nerkowce, mamy kiwi i to tak dobrze pachnie, wszystko jest polane syropem klonowym, Więc ja mam swoją kolacyjkę, życzę wam smacznego, naprawdę. To się robiło, nie wiem, 8 minut? A słuchajcie, wygląda wybitnie. Ja uwielbiam, kiedy jedzenie wygląda dobrze, kiedy jest kolorowe i kiedy tutaj są orzechy, i tutaj są owoce, i tutaj jest jogurt, i jest białeczko, więc... Magda będzie zadowolona. Dobrze. I pomyślałam, że w sumie zakończę tego vloga właśnie tym ostatnim kadrem z jedzeniem, bo dzisiaj dużo było o jedzeniu. Jestem ciekawa, jak wam się ten film podobał. Mam nadzieję, że przypadł wam do gustu. Mam nadzieję, że moja pogadanka was nie zanudziła. I jeśli wam się podobało, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Było mi bardzo, bardzo miło. Byłoby mi bardzo, bardzo miło. I też jeśli nie subskrybujecie tego kanału, to zapraszam was do subskrypcji. Subskrypcja was nic nie kosztuje, a będziecie ze mną, z nami na bieżąco. Więc klikajcie subskrypcję, zostawiajcie kciuki w górę. Czekam na was w komentarzach, tak jak zawsze. I widzimy się już niedługo, bardzo niedługo w kolejnym filmie na kanale. Życzę wam cudownego dnia i do zobaczenia. Na razie, pa!